Cześć, witajcie w naszym kanale. Na naszym kanale. Pokażę wam. Tam siedzi. Siedzą. A my właśnie wracamy ze spaceru. Spacer już się kończy. Dzisiaj jest piękna pogoda była. Dochodzi 19, więc trzeba wracać do domu. Może tak mnie będzie lepiej widać. Trochę więcej tu światła. A ja wam tylko powiem tak, że czasami Marek robi za fryzjera domowego. Nie wiem, czy to trochę widać na moich włosach, ale wczoraj mi tak, wiecie, odbiło. Po kąpieli rozczesuję te włosy. I takie mam brzydkie końcówki. Marek, daję mu nożyczki. Weź mi podetnij. No i podciął mi, ale wiecie, jak to Marek? Nie obyło się bez czego? Bez wrabiania mnie i takiego hasła. O nie, za dużo. Krzywo. Także trochę mi podciął końcówki. No wiecie, gdzie tutaj fryzjera szukać, jak pstryk w głowie się zrodzi, coś nagle, jakiś pomysł. No i Marek zrobił za fryzjera. Także trochę końcówki mam podcięte, bo miałam strasznie już połamane, takie brzydkie. A muszę faktycznie kiedyś się wybrać do pani Ani. A my wracamy, czas dał to się spakować, do szkoły zacząć nowy tydzień. I co, jedziemy? Czy zostajemy? Chyba jedziemy, nie? Marek? Słucham. Chcesz do domu? Czy zostajesz? Zostaję na miejscu. Michasi chyba nie widać. Zostaję. Zostajesz? Dobra. Ale mi nos swędzi. Także my jedziemy. Chyba mnie widać. Teraz cię widać. Widać? Chyba tak. Dobra. W ogóle słuchajcie, ta kamera mnie tak irytuje, ale dobra. Ale to po prostu jest gadka. Mhm. Bo jak teraz mnie coś właśnie irytowało. Nie, bo teraz się pojawiła nowa kamera GoPro 9 bodajże. I słuchajcie, co najlepsze... Znowu zaczyna. Nie, bo akurat porównałem cenę. Cena w sklepach typu, wiecie, Media Mart, Media Expert i te wszystkie media to jest około 2200 zł, a ta sama kamera na oficjalnej stronie producenta kosztuje w przeliczeniu na złotówki 1600 zł. 600 więcej za to, że kupujesz w Polsce. No, czujesz to? No bo wiesz, to sprowadzają, to też... Czyli kto na tym zarabia? 600? Zenek. Ale chwila, właśnie Marek, bo tak wracając, odbiegając, jak się czułeś jako fryzjer? No bo podcinałeś mi końcówki, właśnie o tym mówiłam. To takie, słuchajcie, podcięcie nożyczkami na prosto, tylko że marzynami na początku dała ten, tępe nożyczki i się zrobiły schody i trzeba było wyrównywać. No dzięki, dobra. To jest znak, że trzeba kończyć. To jest znak, to jedziemy. Million people in the crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I kolejny pomysł na obiad to są pałeczki z kurczaka. One są w takiej marynacie, teraz pójdą do lodówki na kilka godzin i później będziemy je piec w piekarniku. A marynata to 2 łyżki sosu sojowego, 3 łyżki oleju, 3 ząbki czosnku, łyżka no curry lub kurkumy, zależy kto co woli, ja mam akurat curry. No i do tego jeszcze jest łyżka papryki sypkiej, ja mam akurat słodką. Można to zastąpić wędzoną papryką albo pikantną. No my nie za bardzo tak, aż na ostro. No i wszystko to trzeba fajnie wymieszać. Może jeżeli ktoś ma to w moździerzu, ja nie mam, ale posłużyłam się miseczką i łyżką i było ok. I później pędzelkiem rozprowadzałam to na mięsku i tak mam wymieszane. Te pałeczki są pokryte właśnie tą marynatą. Teraz na kilka godzin do lodówki. Do tego, jeżeli już piekarnik włączam, to zrobię chyba takie kartofelki z pieca, z piekarnika. No i obiad gotowy, do tego sałatka lub ogórek kiszony, co kto ma. Także proszę, smacznego. Witajcie ponownie. Ale muszę... Jak ponownie? Myśmy się witali? Tak, ja się witałam, bo mówiłam o fryzjerze, że jesteś moim fryzjerem. Ach, wczoraj. Czasami. Czy wy w to w ogóle wierzycie, że ja jestem fryzjerem marzeń? Ja bym w to nie uwierzył, ale wy to napiszcie w komentarzach. Ale właśnie chciałam to powiedzieć, bo muszę o tym powiedzieć. Ostatnio pod filmikiem, tam, w którym pojawiła się informacja o babci, pisaliście dla babci dużo zdrowia, szybkiego powrotu do zdrowia, no i chciałam w imieniu serdecznie podziękować Ci za to, że babci Basi rzeczywiście dużo zdrowia, już wszystko dobrze, jest w domku, dobrze się czuje w miarę i
pozdrawia. Dlatego też no, ja się tu odzywam, bo wiecie, ona nie ma takiej możliwości, ale rzeczywiście komentarzy było dużo. Także dziękujemy i no, to jest bardzo krzepiące. Nie no, może babcia będzie miała jakieś okazje przed kamerą się pojawić, to wtedy chyba sama. Sama podziękuję. A my jesteśmy teraz w drodze i wiecie, dyskusję. No bo pojawił się temat tego, jaka szkoła uczenia się jest lepsza. A jak ty się uczyłeś? A jak teraz ja się uczyłem? A uczyłam. Wieje. Co? Wieje? Aha. No. Także wrócimy z tematem, bo wiecie, jest co teraz, tu się dzieje. A to bardziej temat wychowawczy jest. No tak, ale spieramy się, nie? Spieramy się, stresujemy się i kłócimy się. Każdy ma swoją teorię. No bo to takie, słuchajcie, że każdy człowiek ma swoją teorię. Nawet rodzeństwo może być, nawet bliźniaki mogą być, a każdy ma swoją teorię, nie? No właśnie. Jak ja to mówię, są takie zmiany mózgowe, że każdy jest inny jednak. Także wrócimy do was z tym tematem. Na pewno. Witajcie ponownie. Wyciągnę słuchawkę. Słuchawkę wyciągam, bo... Nie, przepraszam, właśnie jem kulę daktylową. Ale puszyłam. Energia. Nie, tak to było. Nie, kule mocy. A druga sprawa. Podzieliliśmy się słuchawkami, bo właśnie słuchaliśmy wiadomości w RMF-ie. Jak to Marek się podzielił ze mną jedną słuchawką i też mogłam wysłuchać wiadomości. Także oddaję ci, Marek. Chyba czysta. Wiadomości muszą być rano. Zawsze o 11, słuchajcie, słuchamy wiadomości, bo wtedy jest ten raport, a tu coś na to dudni, ale to głośniczek. Zawsze jest ten dzienny raport o ilości zakażonych, nie? Także słuchamy na bieżąco. Tak, bo Marek lubi być na bieżąco. Marek w ogóle jest taki, wiecie, informator rodzinny. Także on wszystkich informuje, co się wydarzyło, jakie zmiany, coś nowego. Marek mi tu gada głośniej, no to przybliż to do mnie. Nie no, to no. Twarz na całym tym. Aha, no nie, to twarz na całym tym nie. Także Marek jest takim rodzinnym informatorem. Co, jak, gdzie, kiedy. Non-stop ogląda. Słucha wiadomości tak do popołudniowych godzin, a popołudniowe godziny już, wiecie, jest telewizornia i wtedy różne kanały, a szczególnie jeden ulubiony, ale to już nie będę kryptoreklamy uprawiać. I wtedy znowu jest na bieżąco ze wszystkim. Także jakby co, to informator Marek. Ale ja powiem, jaki kanał. Ja słuchajcie, oglądam namiętnie TVN24. Moja mama na przykład Polsat News. Marzenka TVP Info na przykład. Czemu nie? No co takiego? No każdy ogląda to, co lubi. No i dzięki temu potem jest wymiana informacji pomiędzy osobami i wiecie, są takie spięcia. I kłótnie, właśnie do tej kłótni musimy wrócić, bo ale nie wrócimy. Ale kłótnie to różne rzeczy. A, jeszcze właśnie, ja chcę powiem dopowiedzieć. Ja oglądam TVN24 ze względu na to, że Marek non-stop. Także przełączyć na Polsat czasami na wiadomości to jest w ogóle sukces, bo to jest 10 minut, nie? Do tej godziny, kiedy są wiadomości te w TVN-ie. Ale ty już wiadomości, ale ja mówię słuchajcie o kanałach informacyjnych, także tu jest ta różnica. No, a Marzena ogląda TVP Info zawsze na komputerze, bo tam jest non-stop, nie? Cały dzień, całą dobę, cała prawda, cała nieprawda i w ogóle. Tylko, że jeszcze ja to tak faktycznie z dnia to oglądam i słucham wtedy, jak Marka nie ma robię w domu. Obiad i w tym czasie Marka nie ma w domu. To jest tylko tyle. Także, no, a wstawka będziemy jeszcze wam wyjaśniać, dlaczego tak naprawdę się kłóciliśmy i o co. A ja teraz mam słuchawki. Pamiętacie, kiedyś mówię o słuchawkach, że mi nie chciały, że tam się wyłączały? Pamiętasz? Jakoś problem się rozwiązał po aktualizacji. Także coś chyba było z oprogramowaniem. Czyli tu jest. Ale ładne miejsce, nie? Ale kawa, słuchajcie, średnia. Ja takiej kawy nie lubię, taka woda. Ja lubię taką kawę, wiecie, mocną. A to taka rozcieńczona woda. Ona ktoś może lubi. A to jak smakuje? Nie, no spoko, ale może ładne, być. Nie? Ale ja... Mhm, no ładne. Ładnie się prezentuje. Chociaż jest, ja osobiście, że mam cekły dosyć. To jest organic coffee, także Marek, może być troszeczkę, wiesz, inna w odbiorze twoim. Ale ja ci powiem, średnio lubię taką kawę. Taką mało aromatyczną. Ja lubię taki mocny, wiesz, ty aromat. Lubisz taką smolistą. Żona mi teraz powiedziała, że nie chcę oglądać TVN24. Ja akurat wyłączyłem kamerę, słuchajcie, także ja wam to nadaję na żywo. Ten komentator, tak sprawozdawca, wiecie, na żywo. Dobra, pij kawę, idziemy. A to jest bardzo dobre, takie orzechowe. Tak? Może będę miał okazję spróbować. Jak zdążysz? A jeszcze były morelowe, nie? Tu jest kokos, te daktyle. Kokos jest? Orzeszki, ja czuję kokos. A możemy jednym widelcem?
Marek średnio, bo nie ma czekolady. Nie, dobra. Ale tu czuję kokos, zero taktyle czuję. No to ci nagrywa. Nagrywa. Ściemek nic. Zgnity? Nie, może się coś da uratować, co? Nie za wiem. Długo stał. Tak mi się wydaje, chyba przejrzały. Ale przekrój go, może tylko od góry, właśnie. Wiesz? Przekroję go. Trochę mi to... Nie od góry, tylko na też. To idzie. Wow, nie no, spoko, da się go uratować. Tak, coś się... będzie ananas zjedzony dzisiaj, jedzony. Idę do ciebie. No chodź. Co tam u ciebie słychać? Co u mnie słychać? U mnie nic nie słychać, ale właśnie mieliśmy... Nie, się ciągle łapię na tym właśnie i nie wiem już co zrobić z tym właśnie. No bo ty jesteś jak prawdziwy YouTuber. A mnie to tak irytuje, jak potem jest zmontowany, jak ja na przykład u Michała się montuje film, już to mówiłem, jak słyszę właśnie i właśnie, to w zasadzie już to tnę jak się tylko da, ale niestety nigdy nie idzie. Jest właśnie, właśnie, właśnie. A coś ty mówiła, że co? Ale my co my robimy? Zabawa chowanego. Co ty mówiłaś? Mówiłam, że ty właśnie, to właśnie, właśnie. Masz jak prawdziwy YouTuber, no właśnie, właśnie. Właśnie, słuchajcie. Tak. I konkluzja naszego dzisiejszego odcinka. O, wracamy do tematu, już nie mówię. Wracamy do tematu. Otóż nie, właściwie to była taka dyskusja, taka no, starcie dwóch nie, no to opcji. No ale starcie też jest kłótnią. No starcie, tak. Tak, i poszło o to... Jakie macie metody uczenia się? Uważacie, że jak jest dobra metoda uczenia się albo... A możemy sobie siąść? Wiesz, mi będzie trochę łatwiej. A, bo ciężka kamerka. O, to jest, słuchajcie, ten no. Klocek nasz. Proszę, no. Bo to się stało... W niedzielę, ja może nie mówiłem przy Michasi, teraz też nie mam, bo jest na angielskim, znaczy w pokoju na angielskim. Co się stało? Ale nie, bo można tak, od rana, w niedzielę, Michaśka wstała i tak, Michasiu, trzeba się pouczyć, nie? No. No dobra, nie, człowiek się pouczy, wiadomo, lepiej rano niż wieczorem, to się zgodzę. No czy rano? No 12, no, południa, no, 12 była. Michasiu trzeba, no to Michaśka zrobiła zadanie, wszystko zrobiła. Daje marzenie kartkę do sprawdzenia, sprawdza super, no ale że jeszcze miała sprawdzian, nie? Powtórzę. Czy akurat dzisiaj? Z angielskiego, no. Tak. No to marzena znowu po jakimś czasie. Michasiu, słówka trzeba się uczyć, powtórzyć. A nie tylko słówka, odmiana czasownika no, i tak dalej. No, ale trzeba się pouczyć angielskiego, a już była gdzieś koło drugiej, nie? Czy po drugiej. Dobra, no to Michaśka, już wiecie, zęby. Gdzie się uczyć? Potem poczuliśmy się przejść, wróciliśmy. Michasiu, pouczyłaś się... No i potem jeszcze na koniec było na dobranoc, była lektura, nie? No, przynajmniej jeden rozdział. Tak, Michasiu, trzeba ten. I ja marzenie w poniedziałek mówię. Wiesz co, to jest jak ból ale zęba. Ale wiecie tak na osobności. No nie bez Michasia, akurat teraz to nie sprzęgnie. W sensie to jest jak ból zęba dla mnie. Jak ktoś od rana ci zaczyna gadać, że masz się uczyć. To jest, ja uważam, że zresztą byłem nauczycielem. To jest najgorsza metoda, jaka może być z racji tego, to jest moje zdanie. Że po prostu dochodzi do przemęczenia materiału i potem takie dziecko, za przeproszeniem, ma w D naukę. Zniechęcenia? No oczywiście. No dobrze, ale jeżeli nie będziesz takim, bo ja z punktu widzenia takiego rodzica... Byłego nauczyciela? No na pewno coś... Ale wiecie, poloniści to mają. Sorry, moim aha, zdaniem. Aha. Że po prostu pewne rzeczy trzeba przypilnować, bo gdybyś na pewno nie na no. przykład tego nie powiedział, czy tam kilka razy nie powtórzył, albo Michasia, no teraz czas chyba już na ten, to tak by cały dzień zleciał. Nie, no, ale to się zgodzę i to mówiłem też marzenie. Ja ci mówiłam, to jest czwarta klasa, ten ja sam etap przestawiania się. Wiem, ale ja może nie no, powiedziałem w ten poniedziałek. To mówi, trzeba to określić. Michaśka przez najbliższe 3 godziny, albo od do tej godziny się uczymy. Na wieczór będziesz to powtarzała, coś tam na sprawdzian. No to okej. Okay. No ale jak przez cały dzień ci ktoś zaczyna, wiesz, a trzeba się nauczyć. Więc teraz twoja metoda, jak ty uważasz? Nie no, żeby jak najbardziej powiedzieć wszystko ok, ale no mówimy, Michaśka, przez najbliższe 3 godziny się uczysz, o, na przykład, nie? No i się jak już porobi zadania, się pouczy, no to już jest wtedy koniec. No bo to jest jak ja bym miała chodzić do szkoły przez całą dobę. No ja to rozumiem, no ale wiesz, w tygodniu ma sprawdziany i kartkówki, po drugie w sobotę już miała wolne, nie robiła takich rzeczy, a po trzecie w ciągu tygodnia, kiedy jesteś dłużej, jesteś w szkole, przychodzisz ze szkoły, robisz bieżące zadanie i jeszcze uczyć się, na, to zawsze jest trudniej z tym czasem, nie? To ja uważam, że lepiej by było na przykład w sobotę 2 godziny i w niedzielę 2 godziny, nie?
No ale to jest moje zdanie. No, no właśnie, ciekawe, jak... my musimy dojść do porozumienia. Ciekawe, bo... jak... Znaczy ja stwierdziłem, nie, bo dobra. Będzie tutaj nie, tego. Ale musi być, słuchajcie, jedno, jak to mówi, jedna... Jeden to? Jedna linia frontu. Ale w każdym razie ciekawe, jak to jest u was. Ja powiem tak. Uwaga, tadam. Uwaga. Ja byłem nauczycielem i się tego przyznaję oczywiście. Moi uczniowie już oglądają i dobrze wiedzą, że to, i to co teraz mówię, to nie, słuchajcie, fikcja. Ale ja zawsze wychodziłem z takiego założenia, no, że jest czas na naukę i czas na wolne. Ale... To jest pierwsza rzecz, że zadania nie mogą przytłaczać, a jak każdy nauczyciel wyjdzie z założenia, bo to też jest według mnie pewien problem, znaczy to jest problem polskiej szkoły, chyba polskiej, nie jak na zachodzie, ale polskiej, że każdy nauczyciel uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i jest zadanie tylko z jego przedmiotu. Biorąc pod uwagę ileś tam przedmiotów, a już biorąc pod uwagę na przykład 7-8 klasy, gdzie tych przedmiotów jest od groma, no to jak każdy stwierdzi, że jego jest najważniejszy, no to faktycznie uczeń przychodzi do domu i zaczyna mieć szkołę biz, nie? Czyli przez ileś godzin, tak uczniowie byli. W starszych klasach, tak. No bo wiadomo, ja tam nie mówię o Michasi, czwarta klasa, ale to potem będzie narastało, nie? Także ja zadanie rozumiem, ale no bez przesady, jak jest polonista, jest matematyk, z którym jest praktycznie dziennie kontakt, jak on dziennie ma jakieś zadanie, bo on wychodzi z założenia, że to dziecko będzie omnibusem, a dobrze wiemy, jak na przykład jest z matematyką w Polsce, to jest chyba jeden z najbardziej położonych przedmiotów. Matematyka. No dobrze, ale to ja nie będę się kierować teraz takim poglądem i stwierdzać, no wiesz, matematyka to nie. I tak nikt sobie z tym nie daje rady. Ale ja tylko mówię o tym, że właśnie przez to, że jest potem natłok tych zadań, a w czwartej klasie się powoli zaczyna to robić, tego jest mało jeszcze, ale jeśli zaczyna się już zbierać, to dochodzi potem w domu do takich sytuacji, że rodzic znowu zaczyna, to dziecko, wiesz, a jeszcze to, no i to jest do obrzydzenia i efekt jest potem taki, a nie inny, no uczniowie po prostu się nie chcą uczyć, no. Ja poniekąd ich rozumiem. To znaczy, no ja... No przemęczenie materiału. No jakby ktoś ci kazał teraz kroić tego ananasa i wiecie, tu zasypał ananasami po prostu całą kuchnię ananasa i krój tego ananasa. Dlatego ja jako nauczyciel... To przy 50 już byś tym ananasem, wiesz co. Tak. Dlatego ja jako nauczyciel miałam taką zasadę, wprawdzie po kilku już latach dobrych pracy, że nie zadawałam zadań domowych na weekend. Bo twierdziłam, że dzieci... No ale wiesz, jest taki nauczyciel jak tylko raz w tygodniu... Ale ja mówię za siebie, nie? Właśnie, bo te lekcje polskiego są codziennie, my codziennie mieliśmy zadania, no może nie codziennie, ale były jakieś prace, jakieś tam rzeczy, tych godzin było mnóstwo, także wystarczająco uczeń jest w stanie naprawdę osiągnąć. A jak nie ma zadania przez weekend, jedynie to były takie, wiecie, jak miał dłuższą pracę na dłuższy termin, no to tak. To już jego sprawa, kiedy to zrobi. Ale właśnie dlatego miałam taką zasadę, już potem, nie? Jakoś... No ja miałam taką zasadę praktycznie od samego początku, że wychodziłem z założenia, że zadania owszem tak, ale co jakiś czas. No a ja... Ewentualnie dokończyć, no bo to niekiedy było a tak... A jak się... wy macie właśnie, jak jest u was w szkołach, czy wasze dzieci, no właśnie, dzieci? Bo to macie dzieci, bo to tak, to wiecie, teraz ten problem nauczycieli i zadań, znaczy nauczycieli, zadań bardziej się pojawił przy okazji, no tak, ale to wynikło jak gdyby z tego, nie? Wyniknęło z tego, że ja byłam upierdliwa matka i Marek mi zwrócił uwagę. Ale nie, ja uważam, że to jest dobre, bo ty patrzysz, no trochę bo, mnie... A ty wiesz, ale to tak samo robisz. Ja ciebie trochę podteguję, a ty mnie trochę... I się no wyrównuje, poziom jest okej, nie? To jest tak jak mówiliśmy o tym, ty oglądasz TVP Info, ja oglądam TVN24. Nie, ja oglądam wszystko. A babcia Basia ogląda Polsat News. Jak potem jest dyskusja, to każdy swoje racje zaczyna. I się tworzy coś innego. Nie, ale trzeba się wymieniać jakimiś tam poglądami. Nie, nie no poglądami, i o to chodzi. Z postrzeżeniami. Żeby dyskusja była, ale wiecie, z zachowaniem wszelkich norm i kultury. Tak. Dobrze. I z zachowaniem dystansu. Dziękujemy wam za oglądanie vloga. Koniecznie piszcie nam komentarze. I piszcie, jak to u was wygląda z, tym, dajcie łapeczkę, z tymi zadaniami. Z zadaniami, tak, jak tam w szkole. Dajcie łapkę w górę, no i widzimy się w następnym vlogu. Na razie, pa. Tak. Buziaczki. A teraz czas na ananas. A teraz on ktoś napisze, że Marek jest upierdliwy. Cóż, życie. Ach, norma.